Firma Hydro Progress NT to jeden z liderów rynku w branży zajmującej się badaniami, wdrażaniem, produkcją i wykorzystywaniem m.in. systemów mobilnych zapór przeciwpowodziowych. System produkowany przez spółkę z Warszawy to praktycznie najlepsza mobilna zapora dostępna na europejskim rynku. Jej podstawą są składane stalowe podpory i listwy oraz płyty oporowe z mocnego polietylenu. Do użycia zapory wystarczy 3-4 ludzi, którzy 100 metrów tego typu zabezpieczenia są w stanie rozłożyć w ciągu pół godziny. Dodatkowo zapora jest uszczelniana folią. Zabezpieczenie to, mogące osiągnąć wysokość 1 do 2 metrów, może być wykorzystywane do punktowej ochrony różnego typu obiektów na każdym podłożu lub też na przykład do tworzenia kontrolowanych wylewów na przygotowanych terenach. Zaporę można rozłożyć wzdłuż lub wokół chronionego obiektu. Strategicznym partnerem w produkcji jest Polcynk, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Radomia. Swój niezawodny system opierający się na wzorcach zachodnioeuropejskich firma Hydro Progress NT prezentowała już na międzynarodowych targach w Polsce i Europie, m.in. w Poznaniu i Paryżu. Spółkę powołał Tadeusz Brudziński, który wraz z zespołem opracował i opatentował system wielokrotnie sprawdzany w praktyce. System na pewno jest jedynym skutecznym systemem mobilnej ochrony przeciwpowodziowej w kraju i przede wszystkim umożliwia obronę okrężną, obronę obiektów użyteczności publicznej, szkół, oczywiście osiedli, mieszkańców, a także infrastruktury każdego miasta. Z inicjatywy nadbrygadiera Marka Kowalskiego, zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, przy wsparciu wojewody małopolskiego Jerzego Millera, firma uczestniczyła i przeprowadziła na terenie Małopolski ćwiczenia oraz pokazy w Dobczycach, Czernichowie i Nowym Sączu. Jednym z poligonów doświadczalnych dla Hydro Progress NT był zbiornik retencyjny w Dobczycach na Rabie, gdzie razem z 8 firmami warszawska spółka sprawdziła bezsporną skuteczność systemu. Ćwiczenia te polegały na sprawdzeniu przydatności mobilnych zapór w momencie kontrolowanego spuszczenia znacznej ilości wody ze zbiornika Dobczyckiego, a tym samym podniesienia się o pół metra poziomu wody w Rabie. Firma Hydro Progress NT jako pierwsze przedsiębiorstwo miała również okazję przetestować swoje zapory na eksperymentalnym wale przeciwpowodziowym w Czernichowie koło Krakowa, wybudowanym w ramach projektu badawczego Akademii Górniczo-Hutniczej. Przy tym sprawdzianie dodatkowym utrudnieniem dla zapory było grząskie, niemal bagniste podłoże. Mobilność i trwałość zapory firmy Hydro Progress NT docenili funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, którzy o niezawodności zapory przekonali się podczas bardzo realistycznych ćwiczeń polegających na przegrodzeniu potoku Łubinka w Nowym Sączu. Było nam dzisiaj dane przeprowadzić takie ćwiczenia na terenie miasta Nowego Sącza, pokazujące dwa elementy skuteczności tych zapór. Jeden, rozłożenie w odpowiedniej jednostce czasu, a drugi element pokazujący nam możliwość ochrony przed naporem wody napływającej, szczególnie w czasie zjawiska powodzi. No, trzeba powiedzieć, że zapory w tych, że tak powiem, warunkach ćwiczebnych sprawdziły się. Myślę, że to do pewnych dedykowanych potencjalnych zdarzeń jest to dobre rozwiązanie, ciekawe, dosyć szybko sprawiane. 5 lat temu mieliśmy 2 fale powodziowe i szukaliśmy technologii szybko, ażeby móc przerwany wał w sposób szybki odbudować. Być może, że warto było również tą wykorzystać technologię. Chciałem jeszcze jedną rzecz zaznaczyć, że technologia nie jest spółki. Technologia ma być zaprezentowana dla użytkownika, czyli dla tego ratownika przed, żeby wiedzieć, czemu dedykować. Temu poświęcone właśnie są między innymi takie pokazy. Technologia w warunkach rzeczywistych zweryfikowana. Inaczej nie możemy
dać ratownikowi tego, ażeby używał w czasie już faktycznych zdarzeń. Konkurencyjność i niezawodność produktów Hydroprogres NT podkreślił Krzysztof Zaręba, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój. Można powiedzieć, że ten system powinien być propagowany, powinien być na pewno szeroko stosowany w Polsce, bo jest skuteczny i możliwy i tani stosunkowo i możliwy do zastosowania w większości przypadków i w większości sytuacji.